Koła gospodyń wiejskich. Samorządne, dobrowolne, istniejące w niektórych miejscach w Polsce od końca XIX wieku organizacje kobiece. Przyjechałyśmy do Was z dwóch małych gmin, Wiśnice i Podetórze, leżących na wschodzie Polski, na styku granic Polski, Białorusi i Ukrainy. W naszych gminach działa 13 kół gospodyń wiejskich. Panie gotują, organizują imprezy. Niektóre działają od 80 lat, niektóre zawiązały się niedawno na potrzeby rejestracji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Robią przeróżne kursy, sprzątają świat, dbają o ekologię. Organizują zajęcia dla dzieci w świetlicach, organizują czas sobie, jeżdżą na wycieczki, występują w telewizji, robią teatr. Tych aktywności jest naprawdę dużo. Realizują własne pomysły, własne projekty społeczne. Dostają za to nagrody, wyróżnienia. Piszą o nich w lokalnych mediach, gazetach. Mówią w telewizji. W Polsce jest około 4700 zarejestrowanych kół gospodyń wiejskich. W tym momencie pewnie około 5000. To jest 140 tysięcy kobiet. W naszych gminach jest to 13 kół gospodyń wiejskich. Około 600 kobiet działa w naszych gminach. Jak myślicie Państwo, na te 600 kobiet działających w kołach gospodyń wiejskich, ile kandydowało i ile jest w Radzie, w samorządzie? Jedna, niestety. No i dalej. Z tych 600 kobiet, które w naszych gminach działają, udzielają się w kołach gospodyń wiejskich, w ostatnich wyborach samorządowych dostała się jedna kobieta. Kiedy my przygotowywałyśmy się do tego projektu, rozmawiałyśmy z kołami gospodyń, co chcą robić, jak widzą swój rozwój, jak widzą swoją drogę. I wiecie Państwo, wszystkie chcą gotować, robić robótki ręczne. Wszystkie koła gospodyń wiejskich, zapytane o to, jak widzą swój rozwój, jakie mają potrzeby, odpowiedziały, że chcą warsztatów rękodzielniczych i warsztatów kulinarnych. Tutaj widzą swoją rolę i nie widzą takiej potrzeby, nie czują, żeby wpływać na otaczające ich środowisko, żeby decydować w swoich gminach, w swoich społecznościach o tych najważniejszych sprawach. Ja nazywam się Elżbieta Sokołowska i przyjechałam tutaj, żeby tym kołom gospodyń w tych ich planach przeszkodzić. A ja nazywam się Monika Mackiewicz-Drąg i wspólnie z Elą też postanowiłyśmy im przeszkodzić. Postanowiłam, dlatego że od roku pełnię funkcję wójta gminy, jednej z tych gmin. Jestem wójtem gminy Podedwórze. Musi być wcześniejszy. I moja droga do tego stanowiska mniej więcej właśnie tak wyglądała. Tak, nie było to łatwe. Nie jest to cały czas łatwe. Doświadczam tego na co dzień. Mnie też dzisiaj miało tutaj między innymi z tych powodów nie być. Mój synek dosłownie pół godziny temu składał swoje ślubowanie pierwsze, ślubowanie przedszkolaka. A mimo to dziś rano jeszcze zdecydowałam się tutaj przyjechać. Zrobiłam to głównie z czterech powodów. Zdecydowałam się tu przyjechać i stanąć przed Wami, bo widzę, że kobiety, które działają w naszych gminach, w kołach gospodyń wiejskich, mają często większe kompetencje, przepraszam Panie Prezydencie, ale mają często większe kompetencje niż panowie, których na co dzień spotykam w swojej pracy na kierowniczych stanowiskach. Zrobiłam to dlatego, że wiem, jestem o tym przekonana, że te 600 kobiet, które my mamy w tych kołach gospodyń wiejskich na terenie naszych gmin, może dać swoim społecznościom o wiele więcej niż haftowane ręczniki i pierogi. Zrobiłam to dlatego, że wierzę, że te 140 tysięcy kobiet, które jest w kołach gospodyń wiejskich w całej Polsce, może zmienić swój kraj na lepsze. I zrobiłam to jeszcze z jednego powodu, który się dzisiaj też właśnie do mnie dotarł. No tak jest, że część z tych przeszkód na tym torze sami sobie ustawiamy. Dziś mój mąż właśnie rano powiedział, że odwiezie mnie na ten bus dzisiaj o 5 rano, żebym tutaj dojechała i że równie dobrze on pójdzie z naszym synkiem na ślubowanie przedszkolaka, wszystko mi nagrają, będzie tam z nim, będzie go trzymał za rękę i zrobi to równie dobrze jak ja. Nawet miałyśmy plan, żeby Krzysia dzisiaj pokazać. I my w naszym projekcie chcemy wspomóc ten rozwój osobisty, rozwój liderski, rozwój kobiet w
feministyczny. Chcemy dać warsztaty rozwoju osobowości. Chcemy dać wyjazd studyjny. Chcemy zorganizować konwent kobiet, na którym będzie miejsce do spotkania, do rozmowy, do spotkania z feminizmem, z inną aktywnością niż mają na co dzień, z ekologią i z kim chcemy to zrobić. Myśmy już zaczęły to robić z programem Wzmocnione, bo my obie już jesteśmy wzmocnione, bo tu jesteśmy. Dlatego też tutaj to logo. Chcemy to robić z lokalnymi naszymi posłankami. Chcemy to robić z tutorkami, to jest Agata Cholewa, Ewa Kozdraj, nasze współpracujące. Chcemy robić to z Forum Kobiet Aktywnych Lubelszczyzny, które też daje nam zaplecze instruktorskie, z Sejmikiem Kobiet Powiatu Lubelskiego, z osobami, które go tworzą, między innymi Barbarą Chwesią, założycielką firmy Bialkon. I dlaczego my to chcemy robić, to jest nasz kolejny slajd. Chcemy to robić po to, żeby pokazać kobietom, naszym kobietom, paniom z kół gospodyń wiejskich, że są jeszcze inne aktywności, inne przestrzenie, inne drogi rozwoju, że naprawdę jest wiele różnych rzeczy, które mogą robić na co dzień. Dlatego też, że chcę, że połowa mieszkanek wsi to kobiety. My byśmy chciały, żeby one decydowały o swoim świecie, wpływały na lokalną politykę, na to, żeby on był lepszy, żeby ze sobą współpracowały. Marta Frey powiedziała: koleżankujmy się, zmieniajmy świat. A my mówimy, zmieniajmy świat dla świata i dla siebie. Zróbmy to dla siebie. Wczoraj zapytałam moje córki, czy cieszą się, że jestem wójtem, pomimo tego, że trochę więcej nie ma mnie w domu i czasem marudzą właśnie, że mają mnie mniej. Ale powiedziały mi wczoraj dwie ważne rzeczy. Że są ze mnie dumne, bo mogę pomagać ludziom i mogę ulepszać swoją gminę.